Były w fizyce takie prawa i zasady przez kogoś sformułowane, następnie powszechnie przyjęte, które z czasem okazywały się jedynie przybliżone, bądź po prostu nieprawdziwe, niesłuszne po dokładniejszym przetestowaniu. Natomiast jednym z takich praw, którego jeszcze nigdy nie udało się obalić, nawet przy obecnie dostępnej wielkiej dokładności testów, jakie można przeprowadzić, mianowicie jest to prawo zachowania ładunku elektrycznego. Co ta zasada mówi? Otóż powiedzmy, że mamy zamknięte pudełko i w tym pudełku zamykamy sobie na przykład trzy ładunki. Jeden o wartości dwóch ładunków elementarnych, jak mam nadzieję pamiętasz, literką E oznaczaliśmy wartość bezwzględną ładunku elektronu, czy też wartość ładunku protonu. Jest to elementarny ładunek. Drugi nasz ładunek niech ma, powiedzmy, wartość 5 ładunków elementarnych, a trzeci na przykład niech będzie dla odmiany ujemny, minus 3 ładunki elementarne. Mamy taki układ i co rozumiemy przez to, że pudełko jest zamknięte? Otóż mówimy sobie, że przez jego ścianki żaden ładunek nie może ani wejść, przeniknąć do środka, ani z niego wyjść. Powiedzmy, gdzieś tutaj na zewnątrz mamy jakieś tam ładunki i one nie mogą przeniknąć do środka. Tak samo to, co schowaliśmy tutaj, żadne z tych cząstek, które mamy tutaj umieszczone, nie mogą się wydostać. Tak się umawiamy. Taki układ izolowany sobie tworzymy. I teraz co mówi zasada zachowania ładunku elektrycznego? Otóż mówi ona, że jeśli mamy takie zamknięte pudełko, to suma ładunków wszystkich zawartych w tym pudełku jest stała. Czyli w tym wypadku, jeśli zamknęliśmy w pudełku jedną cząstkę o ładunku 2, równą dwóm ładunkom elementarnym, drugą o ładunku równym 5 ładunkom elementarnym i trzecią o ładunku równym minus 3 ładunkom elementarnym, czyli w sumie całkowity ładunek to jest 2 plus 5 to jest 7 minus 3, 4 ładunki elementarne, to tak jak wpakowaliśmy z początku tutaj 4 ładunki elementarne, to tak już będzie zawsze. W pierwszej chwili możesz sobie pomyśleć, no i co z tego? Jest to trywialne twierdzenie, przecież jeśli zapakowaliśmy tutaj takie ładunki i nic nie może ani wejść, ani wyjść, no to nic się nie może stać. To jest oczywiste, że ile byśmy nie czekali, to tutaj nam się nic nie ma możliwości zmienić. Ale przy takim rozumowaniu zapominamy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, i to nie jest najważniejsze, ważniejszy będzie zaraz drugi punkt, ale po pierwsze mogą to być na przykład zjonizowane atomy, mogą to być jony. Powiedzmy ten o ładunku równym minus 3 ładunkom elementarnym ma w swoim jądrze P protonów, a na swoich orbitach ma P plus 3 elektrony, tak? Tutaj w jądrze jest ładunek P razy ładunek elementarny, a na powłokach jest minus ładunek elementarny razy P plus 3. Elektronów jest o 3 więcej niż protonów, a przez to sumaryczny ładunek takiego jonu jest równy minus 3 ładunkom elementarnym, to jest powiedzmy ten jeden, a ten drugi o ładunku równym 2 ładunkom elementarnym w swoim jądrze ma powiedzmy Q protonów, a na swoich powłokach ma Q minus 2 elektrony, tak? Stąd ostatecznie wychodzi nam, że aż elektronów jest o 2 za mało, żeby zrównoważyć ten dodatni ładunek, to cząstka w ostatecznym rozrachunku ma ładunek równy 2 ładunkom elementarnym. Ale co się może stać? Może na przykład elektron stąd przewędrować tutaj i wtedy zamiast minus 3 ładunków elementarnych, a tutaj 2, pozostaną tutaj 2 nadmiarowe elektrony, a tutaj będzie wciąż brakowało tylko jednego. Oczywiście elektron ma ładunek minus E. No i tutaj widać, że jest to w pewnym sensie intuicyjne, że ładunki poszczególnych cząstek mogą się zmieniać, ale ich suma będzie zachowana, ponieważ te elektrony przechodzą na przykład od jednego atomu, od jednego jonu do drugiego, ale nie są ani nie powstają nowe, ani nie są niszczone, ani nie przychodzą z zewnątrz. Natomiast druga sprawa, znacznie ważniejsza, to jest to, że fizycy wiedzą, że przy zderzeniach cząstek elementarnych z dużą energią można otrzymać nowe cząstki.
Na przykład zderzamy ze sobą dwa protony, rozpędzamy je, czy też jeden spoczywa, a drugi jest rozpędzany, w każdym razie zderzamy je, po czym okazuje się, że produktami takiego zderzenia jest na przykład cała kolekcja jakichś zupełnie innych cząstek, a niekoniecznie znowu dwa protony, które po prostu się rozlatują, tylko coś zupełnie innego. Fizycy znają takie przypadki i wiele nowych gatunków cząstek, wielu nowych typów cząstek elementarnych zostało w ten sposób odkryte, przy zderzeniach z dostatecznie dużą energią. I okazuje się, że nawet jeśli w naszym zamkniętym pudełku nastąpi coś takiego, to również sumaryczny ładunek będzie zachowany. Czyli jeśli tutaj mieliśmy dwa protony, czyli nasz ładunek to było od tego jeden ładunek elementarny, od tego drugi, razem było to tyle, dwa razy ładunek elementarny, to tutaj, chociaż te cząstki mogą mieć jakieś najróżniejsze ładunki, to również ich suma będzie wynosiła dokładnie tyle samo. I to jest właśnie siła tego prawa, prawa zachowania ładunku. Czyli spójrzmy jeszcze raz na nasze pudełko. O, narysujmy je sobie jeszcze raz. Tak, i wyobraźmy sobie, że po pewnym czasie mamy tutaj jakieś, tu zaznaczę kolorami, zupełnie innego typu cząstki, o zupełnie innych ładunkach. I na przykład jedna z nich ma ładunek nieznany nam, równy jakiemuś tam Q, tak? To powiedzmy, że nastąpiły jakieś tutaj przeskoki elektronów, może jakieś zderzenie, jakieś nowe cząstki powstawały, ale prawo zachowania ładunku elektrycznego mówi nam, że co by się tutaj nie stało, jeśli ten układ rzeczywiście jest izolowany i ze względu na ładunek i żaden ładunek nie może ani wyjść, ani wejść do środka, to co by się tutaj nie działo, suma tych wszystkich ładunków będzie równa temu, co było na początku. Czyli jeden ładunek elementarny dodać minus 7 ładunków elementarnych, dodać minus 4 ładunki elementarne i dodać to nieznane nam Q, taka suma jest równa temu, co mieliśmy na początku, czyli 4 ładunkom elementarnym. Bo nic nie ma prawa się zmienić, bo suma ma być stała. Co z tego wynika? Po tej stronie mamy 1 minus 7 minus 4, to jest minus 10 razy ładunek elementarny, dodać nasze nieznane i to się równa 4 ładunku elementarnym, czyli ta cząstka o nieznanym ładunku, jak wynika z prawa zachowania ładunku, musi mieć ładunek równy 14 ładunkom elementarnym. To taki prosty przykład, ale dosyć mało realistyczny. My teraz zastanowimy się nad czymś, co jest znacznie bliższe prawdziwym doświadczeniom robionym przez naukowców. Otóż powiedzmy sobie, że mamy jakąś cząstkę, nazwijmy ją X i niech jej ładunek to będzie 3 ładunki elementarne. I teraz wiemy, że ta cząstka jest jakoś jest odizolowana, że w naszym polu obserwacji jest tylko ta cząstka i teraz widzimy, że ona rozpada się na dwie. Jedną nazwijmy sobie Y i jej ładunek to będzie plus 2 ładunki elementarne, a drugą nazwijmy sobie Z. Jej ładunek niech wynosi minus 1 ładunek elementarny. Spójrzmy, co się dzieje z ładunkiem. Tutaj sumaryczny ładunek wynosi plus 3 ładunki elementarne, a tutaj tylko plus 1 ładunek elementarny. Bardzo niedobrze. Tutaj te rzeczy się sobie nie równają. Obserwujemy, jak się wydaje, złamanie zasady zachowania ładunku, ale coś takiego oznacza tylko to, że coś w naszych obserwacjach pominęliśmy, że gdzieś tutaj musi być jeszcze jedna albo więcej cząstek. Powiedzmy, niech to będzie jedna cząstka, nazwijmy ją Q, albo więcej cząstek, w każdym razie takich, które nam tutaj dadzą jeszcze ładunek równy plus dwóm ładunkom elementarnym, bo dokładnie tyle nam brakuje tutaj do spełnienia zasady zachowania ładunku. To może być na przykład jeszcze jedna cząstka Y, czy jakieś innego typu cząstki. W każdym razie taka niezgodność wartości ładunku na początku i na końcu świadczy o tym, że czegoś nie zauważyliśmy, że coś pominęliśmy. Albo układ nie był dobrze izolowany i tutaj nam do niego się przedostał ujemny ładunek, minus 2 ładunki elementarne. Albo po prostu obserwując produkty rozpadu tej cząstki, coś pominęliśmy, jakiś detektor nie zadziałał na przykład. I w ten sposób prawo zachowania ładunku okazuje się naprawdę takim
potężnym narzędziem, które nam pozwala kontrolować właśnie takie eksperymenty na cząstkach elementarnych. Pozwala ono również stwierdzić, jakie rozpady, jakie przemiany są możliwe, są dozwolone, a jakie nie. Przypuśćmy, że mamy cząstkę nienaładowaną, mamy foton, kwant gamma, innymi słowy, i zastanawiamy się, czy taki nienaładowany foton może się rozpaść. Okazuje się, że może, przy czym dozwolony będzie rozpad na dwie cząstki o przeciwnych ładunkach, bo tutaj ładunek całkowity wynosił 0, to i po rozpadzie również musi. Dlatego jedną z takich możliwych obserwowanych przemian jest rozpad na elektron i pozyton. Także właśnie zasada zachowania ładunku pozwala nam również stwierdzić, czy dana przemiana, dany rozpad jest dozwolony w przyrodzie, czy nie. A jeśli obserwujemy coś, co pozornie wydaje się łamać naszą zasadę zachowania ładunku, to świadczy to o tym, że coś pominęliśmy, czegoś nie zauważyliśmy, jakiś ładunek nam wpłynął albo odpłynął z układu, pominęliśmy na przykład jakiś jeszcze jeden produkt rozpadu i tak dalej. Mam nadzieję, że to, co Ci powiedziałam o tej fundamentalnej zasadzie, było dla Ciebie ciekawe.